Jest z nami Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Umie pani dobrze licytować? Licytować? Mhm. Raczej kiepsko. A to niedobrze, bo polityka to jest taka licytacja, taki przetarg. Kto da więcej, kto położy na stole więcej, ten wygrywa, ten ma władzę. I pytanie, czy Platforma Obywatelska ma dzisiaj taki pomysł, którym jest w stanie przelicytować Prawo i Sprawiedliwość? Macie coś takiego jak kiedyś PiS 500+ przed laty? Panie redaktorze, my składamy naprawdę na bieżąco i sukcesywnie, właściwie na każdym posiedzeniu Sejmu, różne projekty ustaw. Nie, ja pytam o konkretny jeden projekt, który pani teraz wystrzeli, powie nam wszystkim, to jest to, czym chcemy przekonać do siebie Polaków i pokonać Prawo i Sprawiedliwość w wyborach. Takie wasze 500+. Może tak. Na pewno taki program, który będzie programem wyborczym, będzie przedstawiany w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Czyli a dzisiaj więc nie macie takiego projektu. Konwencji. Natomiast ja mogę powiedzieć o bardzo ważnym programie, który dzisiaj dla Polaków jest bardzo potrzebny, a więc o na przykład pomocy seniorom, nie w kwestii samych świadczeń finansowych, ale w kwestii opieki nad nimi. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że my Polacy lawinowo się starzejemy, coraz mniej osób może opiekować się swoimi bliskimi w miejscu zamieszkania i tak naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości nie stworzył żadnej oferty pomocy i dzisiaj też w Nowym Ładzie zapomniał też o tych, którzy... To o seniorach i o pomyśle Platformy porozmawiajmy, pani poseł. Może pani dzisiaj obiecać, że jeśli Platforma Obywatelska będzie rządziła, to będzie 200 zł dodatku do emerytury dla każdej matki za każde dziecko? Panie dyrektor, ja nie mogę niczego dzisiaj obiecać, bo to byłoby niepoważne. Pytanie, czy tego chcecie, pani poseł? 200 zł dodatku dla matki za każde urodzone dziecko, dodatek do emerytury. To, co my chcemy, to zmaterializowaliśmy, czy pokazaliśmy na przykład... Nie, pani poseł, trzymajmy się tego konkretnego projektu, bo to jest... Ja wyjaśnię, dlaczego o to pytam. Jest waszą intencją, chęcią taki dodatek? Dodatek do emerytury? Mhm. Znaczy, dla matek, za urodzone dziecko. Na pewno każde wsparcie czy pomoc finansowa jest bardzo ważna. Podkreślę to jeszcze raz, że dzisiaj bez systemowego wsparcia seniorów nie będzie tak naprawdę możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad tymi najsłabszymi. O to systemowe wsparcie pytam. To jest pomysł, który Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta zgłosił w kampanii wyborczej rok temu. Pytanie, czy Platforma Obywatelska przyjęła ten projekt jako swój i chce tego, żeby każda matka w Polsce dostawała dodatek do emerytury 200 zł za każde urodzone dziecko? Znaczy, na pewno w sytuacji, kiedy będziemy rządzić, czy będziemy przygotowani z taką ustawą, to oczywiście ona może być złożona. Ale do tej pory jej nie przygotowaliście i nie policzyliście, czy nas na to stać, bo Rafał Trzaskowski wtedy nie policzył. Przyznał, że jeszcze tego nie policzył. Pytanie, czy wy policzyliście? Panie redaktorze, to jest propozycja, to była propozycja kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, która oczywiście może być zmaterializowana w ramach projektu ustawy i może być złożona. Ale jeśli mówimy o tym obszarze, to chcę powiedzieć jasno. My złożyliśmy konkretny projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, gdzie jest mowa na przykład o czeku opiekuńczym na opiekę nad swoim bliskim, wtedy kiedy my aktywnie zawodowo nie możemy tej opieki sprawować. Jest tam możliwość zatrudniania asystentów osób niesamodzielnych, czy też dofinansowanie do teleopieki, czego dzisiaj w ogóle nie ma. Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, pani poseł. To są seniorzy z jednej strony. No, pytajmy, gdzie jeszcze będziecie łowić wyborców. Może złowicie nowych wyborców, obiecując nam, Polakom, internet za darmo. Możliwe to jest? Oczywiście, że to jest na pewno droga, w którą... To jest na pewno strona, w którą chcielibyśmy pójść. Absolutnie wszelkie możliwości korzystania, czy też zwiększenia możliwości korzystania z dostępu do internetu są dzisiaj bardzo ważne. Czyli jak Platforma rządzi, to mamy darmowy internet? Na jakich zasadach? Panie redaktorze, ja dzisiaj jestem posłanką opozycji. Nie jesteśmy w czasie kampanii wyborczej, nie jesteśmy na konwencji wyborczej, na której mogłabym przedstawić, czy moglibyśmy przedstawić panu swój kompleksowy program. Czyli nie macie dzisiaj kompleksowego programu, pani poseł? w odpowiednim czasie. No nie, ja pytam o to znów z konkretnego powodu, bo to jest wasz pomysł, który zgłaszaliście 2 lata temu w kampanii wyborczej. Darmowy internet dla każdego ucznia, studenta, ale też dla pracujących młodych ludzi do 24 roku życia. 1 gigabajt dziennie, 360 gigabajtów w roku. Udało wam się policzyć, ile to by kosztowało? Czy nas na to stać? W tej chwili nie pamiętam, natomiast nie są to koszty takie, które nie można byłoby sfinansować choćby przy wsparciu właśnie funduszy unijnych. Na przykład Krajowy Plan Odbudowy tego typu możliwości czy tego typu partycypację w finansowaniu powinien zawierać. Natomiast no, my mieliśmy problem też z Krajowym Planem Odbudowy, tak jak pan wie, ponieważ ten dokument został wysłany dzień przed debatą w Sejmie i dzień przed zakończonymi konsultacjami z samorządami. No ten problem cały czas trwa, pani poseł, bo właśnie z tego powodu, co się działo wokół Funduszu Odbudowy, jak słyszymy dzisiaj, europosłanka Róża Thun opuszcza Platformę Obywatelską i mówi tak: brakowało mi poważnej debaty, drogi do wykuwania wspólnego, solidnego stanowiska. Podobnie zresztą mówią wyrzuceni z Platformy posłowie Paweł Zalewski i Ireneusz Raś. Powie pani, że nic się nie stało rzeczywiście, czy jednak coś się stało? Panie redaktorze, nie powiem, że nic się nie stało. To co się stało? Zawsze jak ktoś odchodzi, to jest szkoda, ale jednak było tak w przeciągu tych ostatnich kilku miesięcy, że panowie posłowie, koledzy niestety, zamiast dyskutować wewnątrz, a taka możliwość była, krytykowali i dyskutowali tylko na zewnątrz, osłabiając oczywiście nas, co oczywiście działało na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. I pani głosowała za tym, żeby obaj panowie byli wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej, posłowie Zalewski-Raś? Ja uważam, że dyskusja powinna być wewnątrz. Pani głosowała za. Taka sytuacja nieraz miała miejsce w naszej partii i nie tylko w naszej partii, ale właściwie w każdej. W 2016 roku na wniosek poprzedniego przewodniczącego, wtedy kiedy inni parlamentarzyści dyskusję prowadzili na zewnątrz i krytykowali i szkodzili tak naprawdę Platformie Obywatelskiej w trudnym okresie, też był wniosek o wykluczeniu ich z partii. I tak zaprosiliście, a propos tej dyskusji wewnętrznej, zaprosiliście obu posłów, Zalewskiego i Rasia, po to, żeby z wami, z zarządem krajowym Platformy porozmawiali i wyjaśnili, dlaczego działają tak, jak działają? Na każdym kroku taka możliwość była. Nie, czy teraz, podejmując tę decyzję, zaprosili państwo obu panów do siebie i z nimi porozmawiali? Takie rozmowy trwały przed zarządem i takie dyskusje... Z nimi? Oni też mogli wziąć udział... Nie, pani poseł, czy zaprosiliście ich na ten zarząd, żeby wyjaśnili wasze wątpliwości? Na samym zarządzie nie, bo to wszystko działo się, ta krytyka i dyskusja działy się przed zarządem krajowym. Wcześniej mieliśmy na przykład Radę Krajową w Rzeszowie, gdzie to właśnie przewodniczący Borys Budka wprowadził punkt, którego do tej pory nie było, czyli swobodna dyskusja i jakoś nikt nie zająknął się słowem. Nie, ale oni mówią, podjęto decyzję bez nas, za naszymi plecami, coś jak sąd kapturowy, to nie jest demokratyczna partia. Państwo nie poprosili ich o to, żeby się z wami spotkali. Wszystko dobrze rozumiem. Takie dyskusje i rozmowy z nimi miały miejsce przez poszczególnych członków zarządu krajowego przed samym tym posiedzeniem zarządu krajowego. One miały miejsce. Przypominam jeszcze raz, że mieliśmy nie tylko Radę Krajową w Rzeszowie, ale mieliśmy wiele posiedzeń klubu parlamentarnego. Kiedy my siedzieliśmy i rozmawialiśmy, na przykład wypracowaliśmy stanowisko dotyczące przerywania ciąży, które to później panowie krytykowali, panowie posłowie i pisali list oficjalnie, publicznie, jakoś nie mogli przyjść na posiedzenie klubu, czy połączyć się zdalnie i powiedzieć, co oni uważają, co sądzą. O tym za chwilę porozmawiamy. I o tym liście, i o krytyce wewnętrznej w Platformie, i o krytyce Platformy w stronę rządowych planów. Już teraz rozmawiamy w radiu internetowym rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy serdecznie. Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka z Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, nieustająco z nami. No, pani poseł, czy każdy, kto powie, Borys Budka musi odejść, powie publicznie gdzieś w mediach, będzie musiał odejść z Platformy Obywatelskiej? Krytyka przewodniczącego tego czy poprzedniego ma miejsce, właściwie takie krytyki się zdarzają, ale tu nie chodzi o to, że... Nie można krytykować i mówić, że Borys Budka powinien się podać do dymisji. Tu nie chodzi o Borysa Budkę jako przewodniczącego, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że moje koleżanki, posłanki, posłowie pracujemy, a to pracujemy nad stanowiskiem dotyczącym przerywania ciąży, a to nad głosowaniem w kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Wszyscy coś ustalamy. Na klubie przygotowujemy jednoznaczne swoje stanowisko. Nawet panowie, którzy dzisiaj krytykują nas na konferencji prasowej, panowie posłowie, koledzy, wtedy nic nie mieli żadnych zastrzeżeń, a później po głosowaniu mają te zastrzeżenia. To nie jest w porządku. I teraz tak mają zastrzeżenia do języka, które usłyszeli w związku z ich wyrzuceniem z partii, no bo mówią, że poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, mówił, że oni szkodzili Platformie i w związku z tym w ramach wiosennych porządków, tu cudzysłów, zostali usunięci z ugrupowania. No i Ireneusz Raś mówi, że zostali przyrównani do śmieci i że to jest język rynsztoku, barbarzyński język niedopuszczalny w polityce. Znaczy, jeżeli komuś zależy na tym, żeby jego formacja była silna, to przede wszystkim rozmawia wewnątrz tej formacji, a nie wychodzi i krytykuje, jeszcze robi konferencje prasowe. Przecież ja też jestem politykiem od wielu lat i nie zawsze było mi miło i przyjemnie. Bywały różne sytuacje. To właśnie na moim miejscu, czy też po mnie, komisarzem w regionie świętokrzyskim został pan poseł Paweł Zalewski. I później po pół roku działacze sami zweryfikowali go, już nie został przewodniczącym. Czy ja wyszłam i krytykowałam, a tym bardziej robiłam konferencje prasowe? No na pewno nie. Robiłam swoje. Dałam krok do tyłu i przygotowałam program Polska Seniora, której owocem jest ta ustawa, o której rozmawialiśmy we wcześniejszej części programu. Pytanie, pani poseł, czy Grzegorz Schetyna szkodzi Platformie Obywatelskiej, kiedy idzie do mediów, krytykuje decyzję partii, no i pokazuje Borysa Budkę w nie najlepszym świetle? No, na pewno takie wypowiedzi służą przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości, które w swoich reżimowych mediach mogą bardzo często powtarzać. I co, za chwilę Grzegorz Schetyna też będzie wyrzucony z Platformy za to, że szkodzi Platformie? Znaczy, to nie o to chodzi. Każdy z nas może powiedzieć, może krytykować. Jesteśmy bardzo otwartą i demokratyczną partią, ale jeżeli coś ma miejsce permanentnie i wygląda na to, że jest to celowa krytyka, mam takie wrażenie, że być może za tym wszystkim stoją już zupełnie inne projekty polityczne i stąd jest ta celowa krytyka, a rzeczywiście jak się jest wykluczonym, to wtedy jak jest się pokrzywdzonym, to dla innych partii nie, Grzegorz Schetyna nie jest wykluczony i to on na przykład w TVN24 mówi tak, nie może być tak, że Platforma Obywatelska, partia najbardziej europejska, że my jesteśmy razem z antyeuropejskimi politykami i głosujemy przeciwko pieniądzom europejskim. Albo na przykład zostawiałem Platformę, gdy miała 31%, wygrała w Senacie, a wcześniej obroniła wszystkie miasta w wyborach samorządowych, ale to jest historia. Budka to otrzymał, a teraz po roku można się zapytać, gdzie jest Platforma Obywatelska? Każdy może mieć prawo do swojego zdania. Nie chcę opowiadać o wewnętrznych sprawach, natomiast pamiętam też taki wniosek poprzedniego przewodniczącego, który dotyczył wykluczenia posłów Huskowskiego, Protasiewicza, Kamińskiego, dzisiaj senatora, więc taka sytuacja jak ta ostatnio, to nie jest sytuacja, która zdarzyła się po raz pierwszy. Trzeba uderzyć się też we własne piersi. No tak, tylko czy taka sytuacja jak teraz, że 51 parlamentarzystów Platformy pisze list otwarty do tej partii, to jest naprawdę dowód na to, że to jest demokratyczna partia, w której ta wewnętrzna dyskusja ma się świetnie? Wtedy, w 2016 roku, też pamiętam, parlamentarzyści pisali listy. Wielu z tych parlamentarzystów, którzy dzisiaj podpisali list, na pewno nie życzyłoby sobie, żeby ten list został w jakikolwiek sposób pokazany, tak, czy też wyszedł na zewnątrz. Miał on służyć z pewnością wewnętrznej dyskusji. Ta wewnętrzna dyskusja będzie miała miejsce już jutro, bo będzie posiedzenie klubu i każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Pani poseł, a które pomysły Polskiego Ładu, czyli tego nowego programu Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów, Platforma Obywatelska poprze w Sejmie? No, na pewno kwota wolna od podatku, czy też kwestia dopłat do mieszkań. Wszelkie takie propozycje dotyczące wsparcia polityki prorodzinnej z pewnością to są propozycje, które my zawsze popieramy. Natomiast dzisiaj ja panu nie mogę konkretnie, czy kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych podniesiona, to jest coś, za czym Platforma Obywatelska zagłosuje? Na dzisiaj wygląda, że tak, ale to, co chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie, diabeł tkwi w szczegółach. Już nieraz PiS nam pokazał, że w momencie, kiedy składa projekt ustawy, to tam różne rzeczy mogą się znaleźć, więc zobaczymy, bo słyszałam, że w połowie roku mają być te projekty ustaw, zobaczymy, jak one będą sformułowane i wtedy ostatecznie będziemy mogli powiedzieć, nad czym w ogóle będziemy mogli zagłosować. Dzisiaj tego nie wiemy. No tak, a czy Platforma Obywatelska stworzyła już taki kalkulator, na przykład w internecie, dzięki któremu każdy z nas mógłby policzyć, gdzie zyska, gdzie straci na tych zmianach, czyli na wyższej kwocie wolnej od podatku, na zmianie progów podatkowych, na zmianie dotyczącej składki zdrowotnej. Zrobiliście taką symulację, która pomoże waszym wyborcom? Takie symulacje, właściwie mogę powiedzieć jedno, że i pan też to z pewnością doskonale wie, że w momencie, kiedy był ogłaszany ten Nowy Ład w sobotę, one pojawiały się natychmiast i były przygotowane przez ekspertów, również przez naszego eksperta. Tak, ale czy jest takie miejsce w internecie, które mi pani teraz wskaże, że mogę tam wejść i sobie obliczyć, wstawić swoje zarobki i zobaczyć, zyskam, stracę. Jest takie miejsce? W tej chwili jeszcze nie ma. Dlaczego go nie ma? Przecież powinniście to mieć jako partia opozycyjna. Największa partia opozycyjna, biorąca pieniądze z budżetu na działalność, także poza parlamentem, żeby coś takiego szybko stworzyć, jeśli chcecie ścigać się z Prawem i Sprawiedliwością. Wszystko w swoim czasie. Na pewno dostrzegł pan szereg naszych konferencji mówiących o tym, jak PiS jest niewiarygodny i czego się nie udało zrobić. I będziemy też przygotowani po tym, jak dostaniemy konkretne rozwiązania czy propozycje Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby nie było inaczej, niż tak naprawdę będzie to przedstawione. Na dzisiaj trudno jest PiS-owi uwierzyć, ponieważ wiele z dotychczasowych obietnic spełzło na niczym, szczególnie jeśli chodzi właśnie o mieszkania. Więc temu się będziemy bardzo przyglądać, bo to PiS właśnie zlikwidował nasz program Mieszkanie dla Młodych, z którego pani poseł, tylko ja pytam o to, 50 000 osób. Zastanawiam się tak, czy jako socjolog może pani powiedzieć, że Platforma Obywatelska dzisiaj jest partią, która doskonale wsłuchuje się w społeczeństwo i rozumie to społeczeństwo i rozumie potrzeby społeczeństwa? Jestem przekonana, że tak. To dlaczego pikujecie w sondażach w takim razie, skoro tak dobrze rozumiecie społeczeństwo, wiecie, czego to społeczeństwo potrzebuje, a to społeczeństwo was nie potrzebuje? Ale taka sytuacja dotyczy właściwie każdej partii. No, w momencie, kiedy przestaliśmy rządzić, raczej rośnie niż spada. Ale chcę panu pokazać pewną analogię. Zawsze jest tak, że kiedy jest się w opozycji, nam jest trudno cokolwiek dawać, bo my nie decydujemy o tym, żeby coś dawać, tak? Natomiast nie, wy nie macie dawać, pani poseł. Macie powiedzieć, co dacie, jeśli będziecie rządzić. Na przykład, konkretnie, czy gdyby dzisiaj rządziła Platforma Obywatelska, albo jeśli będzie rządziła za 2 lata, to podniesie świadczenie 500+? Być może tak, ale w tej chwili nie jestem panu w stanie tego odpowiedzieć. Ale dlaczego? Nie macie ekspertów, którzy są w stanie dla was to policzyć i powiedzieć, tak, to możecie obiecać, to jest droga, którą idźcie i dzięki temu zdobędziecie wyborców. Panie redaktorze, jak będzie kampania wyborcza i staniemy w szranki do wyborów, to wtedy będzie pan znał konkretne nasze rozwiązania. Będzie kampania wyborcza, to Platforma Obywatelska może mieć nie 11 czy 12% poparcia, tylko 5% z takim podejściem, pani poseł. Nie. Na pewno będziemy program przedstawiać wcześniej, natomiast my zawsze idziemy w tę stronę, aby wzmacniać możliwość, jeśli chodzi o politykę prorodzinną, żeby to nie były tylko pieniądze, ale przede wszystkim, żeby to były rozwiązania systemowe, całościowe, żeby rodzina mogła godzić obowiązki swoje właśnie rodzinne z pracą zawodową. Pani poseł, to o pieniądze upominają się konkretne grupy społeczne i nie będzie inaczej. Na przykład teraz, od wielu tygodni, miesięcy, pielęgniarki i położne upominają się o podwyżki i mówią tak, pielęgniarka, która zaczyna pracę, powinna zarabiać 8 000 złotych brutto. Pielęgniarka, która pracuje 10, może 20 lat, powinna dostawać 12 000 złotych brutto. Czy Platforma Obywatelska da takie pieniądze pielęgniarkom, kiedy będzie rządzić? Z pewnością, kiedy będziemy rządzić, to usiądziemy do prawdziwych rozmów i do konsultacji społecznych, tak żeby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące i najlepsze. Pielęgniarki już dzisiaj rozmawiają, ale tych pieniędzy nie widzą. Pytanie, czy od was takie pieniądze zobaczą? Konkretnie, pani poseł. Panie dyrektorze, pan oczekuje, żebym dzisiaj w pana programie powiedziała tak, od nas takie pieniądze zobaczą i to jest odpowiedzialna opozycja. Ja mam nadzieję, że tak będzie i taka możliwość będzie, ale my będziemy przedstawiali cały nasz program, jeśli chodzi o funkcjonowanie w ogóle służby zdrowia. Póki co sytuacja jest, my nie wiemy, co my zastaniemy, kiedy będziemy rządzić. Dzisiaj jest, wygląda to tak... Przed wyborami też nie będziecie wiedzieć, co zastaniecie. Zawsze to można powiedzieć w ten sposób. Nie wiemy, co jest w budżecie, pani poseł, i nie wiemy, co możemy obiecać. Na przykład kolejna grupa, nauczyciele. Czy nauczyciele mogą liczyć na to, że kiedy Platforma Obywatelska przejmie władzę, to każdy nauczyciel w Polsce dostanie 3800 zł na rękę, czyli minimum średnią krajową? Bo takie pieniądze zapowiadał w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski, kiedy chciał być prezydentem. Znaczy, ja uważam, że to jest kwota, która moim zdaniem jest oczywista. Ale wie pan, to jest... No, oczywista, zdaniem... tylko czy to jest oczywista oczywistość dla was, że taką ofertę nauczycielom złożycie, idąc do wyborów? Panie redaktorze, będziemy szli do wyborów, to wtedy przedstawimy swój program. Nie mogę dzisiaj panu opowiadać o tym, co my przedstawimy. Rafał Trzaskowski rok temu już mówił tak. Będę domagał się wyższych płac dla nauczycielek i nauczycieli. Tak. Nauczyciel nie może zarabiać mniej niż średnia krajowa. To mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Pytanie, po roku jesteśmy. Czy państwo policzyli na przykład, o jakich pieniądzach rozmawiamy? Ile trzeba byłoby znaleźć pieniędzy w budżecie, żeby to było realne do zrealizowania? Średnia krajowa minimum dla każdego nauczyciela, a to znaczy, że ci starsi nauczyciele muszą też adekwatnie dostać podwyżki. Kiedy będziemy taki projekt ustawy składać, to z pewnością będą wyliczane też skutki finansowe. Teraz mamy cały rok za nami, który był rokiem dotkniętym przez pandemię. Do tej pory państwo tego nie policzyli, mimo takich zapowiedzi sprzed roku. My przede wszystkim teraz skupialiśmy się nad tym, żeby składać propozycje czy rozwiązania, na przykład dla przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych w pandemii. Natomiast dzisiaj przede wszystkim powinniśmy rozliczać rządzących ze swoich obietnic, bo na razie nawet i ten Nowy Ład jest jedną wielką obietnicą, a poprzednie nie zostały zrealizowane. Gdzie mamy na przykład 100 tysięcy mieszkań tanich, gdzie mamy na przykład 1 milion samochodów elektrycznych, 20 parę mostów. Jest szereg obietnic niezrealizowanych, połączenia autobusowe, więc ja mogę mnożyć. Mało tego, dzisiaj pan też może mnie zapytać, jaka jest na przykład oferta dla emerytów, bo dzisiaj PiS... Ale rozmawialiśmy o tym, pani poseł, w pierwszej części rozmowy. Pytałem o to, co wcześniej zapowiadali politycy Platformy, więc już do tego nie wracajmy bardzo. Proszę, ten wątek zamknęliśmy. Pani poseł, czy Platforma jest zainteresowana tworzeniem wspólnych list wyborczych z Lewicą? Wydaje mi się, że każdy chyba jest tego świadomy, że to właśnie Platforma Obywatelska od początku była orędownikiem tworzenia jednej dużej listy, tak żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Ale to już się chyba rozmyło. Nie ma takiej możliwości, żeby była jedna wspólna lista. Mówią to politycy z przeróżnych stron, komentatorzy, analitycy. Czy wy chcecie tworzyć listę wyborczą z Lewicą, zakładając, że będą dwa bloki wyborcze? Ten centrowy tworzony przez PSL i bardziej centrowo-lewicowy tworzony, no właśnie, być może z Lewicą? Nie można powiedzieć w polityce, że nie jest coś możliwe. Czyli nie jest wciąż możliwa jedna lista wyborcza opozycji? Uważam tak. Jeśli szanująca się partia opozycyjna naprawdę chce wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, to powinna mieć na uwadze to, że w przypadku wyborów parlamentarnych jest metoda liczenia głosów, metoda d'Hondta. Tak, to wszyscy wiedzą. Pytanie konkretne. Czy Platforma Obywatelska chce jednej listy wyborczej, takiej, na którą znajdzie się Lewica, PSL, Szymon Hołownia i Koalicja Obywatelska? W sytuacji, kiedy jest metoda d'Hondta, uważam, że to jest najbezpieczniejsza droga i najlepsza do wygrania wyborów. Tak, jest metoda d'Hondta. Pracujecie nad tym, żeby była jedna lista wyborcza całej opozycji, tej, o której mówiłem? Oczywiście, przewodniczący Borys Budka i nie tylko rozmawia z liderami i takie rozmowy tak naprawdę mają miejsce na co dzień, na bieżąco. Wiadomo, że ta współpraca układa się różnie, natomiast wybaczy pan, ale to nie Platforma Obywatelska, nie Koalicja Obywatelska, tylko Lewica zerwała tak naprawdę rozmowy, czy też możliwość w ogóle wspólnego takiego zbudowania wspólnego frontu przed głosowaniem dotyczącym Krajowego Planu Odbudowy. Rozumiem, że wy się nie zrażacie i będziecie i tak rozmawiać o tej jednej wspólnej liście. Znaczy, ja uważam tak, nasi Wyborcy partii opozycyjnych, czy też ci wyborcy, którzy nie chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, oczekują tego od nas. I ja uważam, że to my jako Platforma Obywatelska, jako cała Koalicja Obywatelska mamy duże poczucie odpowiedzialności i nawet po tych różnych sytuacjach, które ostatnio miały miejsce, na przykład takich, że właśnie Lewica dogadała się poza tymi partiami opozycyjnymi z PiS-em, ja uważam, że ciągle taka możliwość istnieje. Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia, do zobaczenia.